Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie blisterek ze smyka. Cena takiego blisterka 30 zł bez grosza. W środku powinny być dwie karty limitowane i 6 saszetek. Mi udało się znaleźć taki blisterek, gdzie są 3 limitki. I dlatego pomyślałem, otworzymy sobie właśnie ten blisterek na odcinku. I zobaczymy, co się tutaj stało, jakie limitki są i która jest w sumie za dużo jedna, bo jak widzicie, trzy jednak są. Dobra, ja już wiem, kto jest. Odwracamy saszetki. Zaczynamy otwierać 6 sztuk. Dalej szukamy braków. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Rashford, Hazard, Poulsen, Romagnoli, Kalinic i Robbie Brady, key player z Irlandii. Druga saszetka. Brozovic, Vydra, Rodrigo Moreno, Ekdal, Busquets i Stanciu. Dużo wpada Rumunów i z Irlandii zawodników. Pierwsza limitka to Eden Hazard. Jego można również trafić, z tego co wiem, w starter paku. Tosun, Depay, Bale, Alesami, Hubochan i Skriniar. Nie kojarzę Skriniara, żebym go miał. Więc pierwsza karta, która wpadła. Nie, otworzymy sobie jeszcze jedną saszetkę i dopiero później będzie limitka. Marin, Immobile, Zakaria, Hector, Banku i Lindelöf. Nie wiem teraz, czy go mam, czy nie. Dobra, druga limitka. Ivan Perisic. Też był do trafienia w niemieckim multipaku. Szczęsny, Bernardo Silva, Bolat, Krychowiak, Çalhanoğlu i Szwajcaria. Szwajcaria z numerem drugim. I ostatnia saszetka. Szalaj, King, Morata, Augustinson, Hubochan i Mitroglu. Jego nie kojarzę, więc chyba kolejna karta wpada. No i patrzymy jeszcze na ostatnią limitkę. Jest nią Joshua Kimmich. Też nie widziałem, żeby gdzieś w jakimś produkcie był, tylko w Polsce w tym momencie. Czyli tutaj najrzadszą kartą jest Kimmich. Pozostałe dwie można trafić gdzieś w innych państwach. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat blisterka ze smyka. Czy Wam się podoba, jak limitki i karty specjalne, które trafiłem. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!